Well, thank you very much. Dziękuję wam bardzo. And I'm so glad that you folks have faithfully stood by for our presentation tonight. Cieszę się, że wy tak wiernie wytrzymaliście do końca, aż do naszego kolejnego wykładu dzisiaj wieczorem. And I want to remind you that we still have a final presentation tomorrow night that you're really going to enjoy. Ale chcę wam również przypomnieć, że jutro wieczorem będziemy mieli również taki już ostatni, kończący wykład i mam nadzieję, że również będziecie zbudowani. We'll be explaining some of the misunderstandings about heaven and hell. Będziemy pewne niedomówienia na temat nieba i piekła będziemy o nich mówić. And I think you'll find it very encouraging. Mam nadzieję, że będzie dla was, jestem przekonany, że będziecie naprawdę pocieszeni, zbudowani tym również. Tonight we're going to be talking about a Bible subject that is something being rediscovered these days. Dzisiaj chcemy mówić o pewnym biblijnym temacie, o czymś, co jest tak od nowa odkrywane teraz. I think most people have heard the story about the Exodus. Myślę, że większość ludzi słyszała historię Eksodusu. And our message tonight springs from this story where God led the people out of the slavery of Egypt. I nasza historia dzisiaj, nasz wykład dzisiaj właśnie będzie bazował na tym, jak Pan Bóg wyprowadził swój lud z niewoli. You can find this in the book of Exodus, chapters 5 and 6. Tą historię znajdziecie w Księdze Wyjścia, rozdziały 5 i 6. But I'll be sharing about 100 scriptures with you tonight. Ale około 100 tekstów biblijnych chcielibyśmy poruszyć dzisiaj. Well, that's a small exaggeration. To, but quite a few scriptures. To no może troszeczkę mniej, ale naprawdę będziemy wiele tekstów poruszać. So the children of Israel were slaves in the land of Egypt. Więc Izraelici byli niewolnikami w Egipcie. Moses was taking care of sheep in the wilderness. Mojżesz był pasterzem gdzieś tam na pustyni. Moses was the Lord appeared to Moses. Pan objawił się Mojżeszowi. And he said, I want you to go and deliver your people from Egypt. I powiedział, wiesz co, chciałbym, abyś wyzwolił lud izraelski z Egiptu. Well, at first he didn't want to do it. Bo na początku Mojżesz naprawdę się wzbraniał. But the Lord encouraged him and said, I will be with you. Ale Pan Bóg go zachęcał i mówił, ja będę z tobą. So Moses went from the wilderness. And he went to the children of Israel that were in the land of Egypt. Więc Mojżesz wyszedł z tej pustyni i poszedł do Egiptu, gdzie znajdowali się Izraelici. Before Moses went to the Pharaoh, he first met with the elders of Israel. Zanim jednak udał się do faraona, najpierw spotkał się ze starszymi Izraela. And it says Moses and Aaron went and they gathered all the elders of Israel together. This is Exodus 4:29. I napisane jest Mojżesz i Aaron poszli i zebrali wszystkich starszych Izraela razem. And they said God is going to visit you. He's going to deliver us with mighty signs and wonders. I powiedzieli Pan Bóg będzie czynił wielkie cuda i wielkie rzeczy na waszych oczach. But the people had forgotten about God. They had been slaves. And they had stopped following the Lord. Ale ludzie zapomnieli o Bogu, byli niewolnikami i jako niewolnicy przestali podążać za Bogiem, tak? And one of the things that Moses said to them, jedną z rzeczy, którą Mojżesz im powiedział, he said, "You need to remember to rest and to worship God." Musicie pamiętać, że powinniście odpoczywać i wielbić Pana. The Pharaoh had kept them so busy building his cities. Faraon tak bardzo sprawiał, że byli tak zajęci, budując miasta, potężne miasta Egiptu. He was working them to death. Że oni pracowali tak ciężko, aż do śmierci. Now in this story, Moses is like Jesus. W tej historii Mojżesz jest podobny do Jezusa. He comes to save the people from slavery. Mojżesz przychodzi, aby wyratować swój lud z niewoli. And Jesus wants to save us from the slavery of sin. I Jezus chce również uratować nas z niewoli, ale z niewoli grzechu. But the Pharaoh, he's like the devil. Ale faraon jest jak szatan. And he wants us to work so we don't think about freedom. I szatan chce, żebyśmy pracowali, tak dużo pracowali, żebyśmy nawet o tej wolności, którą Pan Bóg oferuje, nie myśleli.
What we're going to be talking about tonight might surprise you. To, o czym będziemy mówić dzisiaj, może was zaskoczyć w pewien sposób. We're talking about one of the commandments of God. Mówimy o jednym z przykazań Bożych. It is the only one of the Ten Commandments that begins with the word remember. To jest jedyne przykazanie Boże, które zaczyna się słowem pamiętaj. Because God knew people were going to forget. Bo Bóg wcześniej już wiedział, że ludzie zapomną. It's called the Sabbath truth. Ta prawda nazywa się prawdą o sabacie. And many people are missing a blessing. I wielu ludzi niestety, ale pomija ich to błogosławieństwo. Before the children of Israel began their journey to the promised land, zanim Izraelici zaczęli swoją podróż, swoją wyprawę do ziemi obiecanej, Moses met with them. Mojżesz spotkał się z nimi. He said, "You must return to the Lord." I powiedział, musicie wrócić do Pana. Obey His commandments. Musicie zachowywać Jego przykazania. Including the Sabbath. Włączając to o sabacie. How do we know that? Skąd wiemy, że tak było? Well, Moses then goes to the Pharaoh, Exodus 5, verse 1. Mojżesz potem wraca do Faraona, Exodus 5:1. And he says, "Let my people go, that they may worship me." I mówi, pozwól mojemu ludowi wyjść, aby mogli mi oddawać chwałę. And the Pharaoh said, look, the people of the land now are many and you make them rest. Więc Faraon powiedział, popatrz, Izraelitów, czy też ludzi jest tak wiele i ty sprawiasz, że oni odpoczywają. The word rest in Hebrew is the word Shabbat. Słowo odpocząć to jest słowo Shabbat. The Pharaoh said, "You're making them keep Sabbath." Ty, innymi słowy, Faraon powiedział, ty sprawiasz, że oni zachowują sabat. I don't want them to rest. Ja nie chcę, żeby oni odpoczywali. I want them to work, work, work. Ja chcę, żeby oni pracowali i jeszcze raz pracowali. So they won't think about freedom. Żeby nawet nie myśleli o wolności. And so this was an issue right at the beginning of the Exodus. Więc to była ta kwestia zaraz na początku zanim wyszli. So the Pharaoh said, I will not give you straw anymore. Go get straw where you can find it. Więc Faraon powiedział, ja nawet wam nie dam więcej słomy. Znajdźcie sobie ją sami. He said, I'm going to make you work even harder now. Więc teraz ja sprawię, że będziecie pracowali jeszcze ciężej. The devil does not want us to rest. Szatan nie chce absolutnie, żebyśmy odpoczywali. He does not want us to have our special time with God. On nie chce, żebyśmy mieli ten szczególny czas z Bogiem przeżywali. He said, now go therefore and work, for no straw will be given you. I powiedział, idźcie więc teraz i pracujcie, ponieważ nie dostaniecie więcej żadnej słomy. Now let me tell you what I'm going to tell you. I pozwólcie, że wam coś powiem. Then I'll tell you. And then I'll tell you what I told you. Więc najpierw wam powiem, a potem wam powiem, że powiedziałem, że wam powiem. I don't want you to be confused about what we're talking about. Nie chcę, żebyście byli, nie wiedzieli, o czym będziemy mówić, więc od razu wam o tym powiem. The most important thing in life is love. Najważniejszą rzeczą w życiu jest miłość. Loving God. Mamy kochać Boga. Loving each other. I kochać siebie nawzajem. Love happens in time. Miłość potrzebuje czasu. You experience love in time. Miłości można doświadczyć tylko przez jakiś czas. Jeżeli jesteście w małżeństwie. If you do not spend time with your spouse, jeżeli nie spędzacie czasu ze swoją najbliższą osobą, your love cannot grow. To wasza miłość nie będzie rosła. And that means quality time. I tutaj mówię o takim czasie, wartościowym czasie. Sometimes Karen will tell me, czasem moja żona Karen mi powie, Doug, we're not spending any time together. Mówi do mnie, Doug, ale my nawet nie mamy czasu dla siebie. And I'll say, I was home all day yesterday. A ja powiem, słuchaj, ale ja przecież wczoraj byłem cały dzień w domu. She says, yeah, but you were in the office. No tak, ale ty byłeś w biurze. We didn't have quality time. Nie mieliśmy takiego czasu razem, takiego wartościowego czasu razem. You will not have love for someone unless you spend time with them. Nie będziecie mogli kochać kogoś, jeżeli nie będziecie spędzać z nim czasu. God wants us to spend time with him, quality time. Bóg chce, abyśmy spędzali z nim czas, taki wartościowy czas, znaczący God has czas. Set aside some quality time for us to be with him. Więc taki właśnie czas, który ma wartość, znaczący, Pan
Pan Bóg ustanowił, abyśmy mogli z Nim razem w tym czasie być. It's called the Sabbath. I ten czas nazwał sabatem. For both physical and spiritual rest and regeneration. To jest czas na zarówno fizyczną, jak i duchową odnowę. God made man in 6 days. Pan Bóg stworzył człowieka w ciągu 6 dni. He made man on the 6th day, actually. Człowieka uczynił w 6. dnia dokładnie. And after he made Adam and Eve, i po tym jak już stworzył Adama i Ewę, God made one more day. To Pan Bóg uczynił jeszcze jeden dzień. It was called the Sabbath. I ten dzień nazwał sabatem. So that they would have a blessed time with themselves and with God. Aby mogli mieć ten wspólny czas z sobą nawzajem i z Bogiem. This is a truth that has been lost by many Christians. Ta prawda została zagubiona przez wielu chrześcijan. Before we begin the journey to the promised land, zanim zaczniemy podróż w kierunku ziemi obiecanej, the church needs to rediscover this blessing. To Kościół musi ponownie odkryć to błogosławieństwo. And it's a subject that is mentioned in Bible prophecy. I jest to też temat, który wspomniany jest w proroctwach biblijnych. But we'll get to that in a minute. Ale do tego dotrzemy za kilka chwil. We're going to go through some questions in the Bible and you'll see why this is so important. Więc teraz kilka pytań bazujących na Piśmie Świętym i zobaczycie, jak ważne to jest. After the children of Israel got out of Egypt, po tym jak Izraelici wyszli z Egiptu, they began their journey to the promised land. Zaczęli swoją podróż w kierunku ziemi obiecanej. And they got hungry in the wilderness. Zaczęło im się chcieć jeść tam właśnie na pustyni. So God rained bread down from heaven. Więc Pan Bóg zesłał im chleb prosto z nieba. 6 days a week. 6 dni w tygodniu zsyłał im ten chleb. But he said there'll be no bread on the 7th day. Ale powiedział, 7. dnia nie będzie już żadnego chleba. They were to gather twice as much on the 6th day. Mieli zebrać 2 razy tyle 6. dnia. So that they could eat that on the 7th day. Aby mogli to spożywać potem 7. dnia. This miracle happens in Exodus 16. To co się stało, ten cud jest opisany w Księdze Wyjścia 16 rozdziale. God does not give the 10 commandments until Exodus 20. A przecież Pan Bóg nie daje przykazań aż do rozdziału 20 Księgi Wyjścia. The Sabbath was part of God's original plan for humankind. Więc widzimy tutaj, że sabat był był planem Bożym dla całej ludzkości. It's not just a law for Jews. To nie było tylko prawo dla Żydów. Let's go to our questions. Ale spójrzmy na te pytania, które mamy. Did God make the Sabbath rest only for Israelites? Czy Pan Bóg uczynił odpoczynek sobotni tylko dla Izraelitów? No. Nie. It says in Mark chapter 2. Napisane jest w Ewangelii Marka rozdziale 2. Jesus said the Sabbath was made for man. Jest napisane, sabat został uczyniony dla człowieka. The word man there is anthropos. Słowo man tam, czyli słowo człowiek, to jest słowo anthropos. Anthropos means humanity. Anthropos oznacza ogólnie ludzkość. I imagine even in Polish you get the word anthropology. Anthropology. Tak jak słowo antropologia, tak? It's talking about the human race. Dotyczy rasy ludzkiej. The Sabbath was not made for Jews, the Sabbath was made for man. Sabbat nie był uczyniony dla Żydów, sabbat był uczyniony dla ludzi. You know what else God made for man? Wiecie, co jeszcze Pan Bóg zrobił dla człowieka? The Bible says it's not good for man to be alone. Biblia mówi, że niedobrze jest człowiekowi być samemu. So God made women. Więc Pan Bóg uczynił kobietę. Do we still need women? Czy wciąż potrzebujemy kobiet? I see the men nodding. Ja widzę, że mężczyźni tak, no, kiwają głowami. I thought I saw somebody shrug. Ktoś tak powiedział w taki sposób, ale tak mi się wydawało. We need what God made for man. Ale więc my potrzebujemy cały czas tego, co Pan Bóg stworzył dla człowieka. Jesus said the Sabbath was made for man. Pan Jezus powiedział, że sabat został uczyniony dla człowieka. You can also read in Isaiah 56, verse 6. W Księdze Izajasza 56:6 czytamy również. Also the sons of the foreigner who join themselves to the Lord. Nawet synowie obcego przybysza, który dołączy do Pana. These are not Jews.
Tu nie chodzi o Żydów. To love the name of the Lord, aby kochać imię Pana, to be his servants, aby być Pana sługami. Everyone who keeps from defiling the Sabbath and holds fast my covenant. Każdy, kto zachowuje sobotę i każdy, kto trzyma się mojego przymierza. This is everyone. Zachowuje przymierze. Chodzi o wszystkich, każdego. Even them I'll bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Nawet ich przyprowadzę do mojej góry i sprawię im radość w moim domu modlitwy. God wants us to have joy. Pan Bóg chce, abyśmy mieli radość. We need to remember and rediscover the Sabbath today. My musimy dzisiaj pamiętać i odkryć ponownie sabat. The six major reasons that kill people from health. Sześć głównych powodów, które powodują śmierć ludzi. Yeah, stroke, cancer, heart disease, wylew, diabetes, rak, problemy z sercem, cukrzyca. They're all stress related. Te wszystkie powody są związane ze stresem. This is the most stressed time in the history of the world. To jest najbardziej zestresowany czas w historii świata. Najwięcej ludzi się stresuje teraz. The five top selling medications. Pięć najlepiej sprzedających się lekarstw. Deal with stress. Pomagają uporać się ze stresem. The devil is working this culture to death. Szatan sprawia, że ta kultura, w której teraz żyjemy, każe nam pracować aż do momentu, aż do śmierci. God knows how much we need rest. Pan Bóg wie, jak bardzo potrzebujemy odpoczynku. We also need a time for worshiping him. Również potrzebujemy czasu, żeby oddawać mu chwałę. We need a time for fellowship with each other. Potrzebujemy czasu, abyśmy mogli być families. Razem i z naszymi rodzinami. God says he'll make them joyful. Pan Bóg powiedział, sprawię im radość. So when did God first establish the Sabbath? Więc kiedy Pan Bóg po raz pierwszy ustanowił sabat? You read in Genesis chapter 2. W Księdze Rodzaju w rozdziale drugim czytamy. Thus the heavens and the earth were finished and all the host of them. Niebo i ziemia zostały uczynione. And God blessed the seventh day. A Pan Bóg pobłogosławił dzień siódmy. Because in it he sanctified it and he rested from all his work he had created and made. Ponieważ poświęcił go i odpoczął w ten od wszystkich dzieł, które uczynił. He blessed it, and this is at the very beginning. I to jest na samym początku. For Adam and Eve. Dla Adama i Ewy. How many here are related to Adam and Eve? Jak wielu z was jest spokrewnionych z Adamem i Ewą tutaj? I can see how many people speak English and how many people speak Polish. How long it takes you to raise your hand. Od razu widzę, jak wielu ludzi tutaj mówi po angielsku, a jak wielu ludzi mówi po polsku, ponieważ niektórzy z was od razu podnieśli rękę. Some of you aren't related to Adam, I guess. Ale mimo to niektórzy z was nie podnieśli w ogóle ręki, więc nie jesteście w żaden sposób spokrewnieni z Adamem i Ewą. Okay. We're all related to Adam and you're all related to Noah. A wszyscy jesteście spokrewnieni z Adamem i mało tego, wszyscy jesteście spokrewnione z Noem. And even in the prophecies of Revelation. Nawet w proroctwach objawienia. Revelation 14 talks about Jesus coming in the clouds. Objawienie 14 mówi przede wszystkim o tym, że Pan Jezus przyjdzie z góry, z chmur. Before Jesus comes in the clouds. Więc zanim Pan Jezus przyjdzie, przyjdzie z nieba. This angel is seen in the heavens flying. To jego aniołowie lecą przez niebo. And he proclaims with a loud voice. I zwiastują z głośnym, tak głośno mówiąc. Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come. Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina sądu jego. And then the angel commands, worship him who made. Więc anioł też mówi, oddajcie chwałę temu, który uczynił. We're being called to worship the Creator. Wzywani jesteśmy, aby oddawać chwałę naszemu Stwórcy. And then it says, worship him who made the heaven and the earth, the sea and the springs of water.
I powiedziane jest tutaj, oddawajcie chwałę temu, który uczynił niebo, ziemię, morze oraz źródła wód. That's a quote from the fourth commandment about the Sabbath. To jest cytat z czwartego przykazania dotyczący właśnie sabatu. Before Jesus comes in the clouds, zanim Jezus przyjdzie z nieba, this message of the angel goes to the world. To poselstwo anioła rozlega się po całym świecie. To return to worship the true God. Aby wrócić do oddawania chwały prawdziwemu Bogu. In Revelation chapter 13, w objawieniu rozdziale 13, it talks about those who worship the beast. Jest mowa o tym, którzy o tych, którzy oddają chwałę bestii. In Revelation 14 it talks about those who worship God. W objawieniu 14 rozdziale znowu czytamy o tych, którzy oddają chwałę Panu. Just like the children of Israel. Tak jak Izraelici wtedy. God's people must rediscover the Sabbath before we go to the promised land. Więc lud Boży musi ponownie odkryć sabat, zanim będziemy mogli wejść do ziemi obiecanej. What day of the week is the Sabbath? Którego dnia jest sabat? You read in Genesis chapter 2, we'll look at that again. W Księdze Rodzaju, w rozdziale drugim czytamy, możemy ponownie tam zobaczyć. And on the seventh day, God ended his work. A siódmego dnia Bóg zakończył swoje pracę. And he rested on the seventh day. I odpoczął dnia siódmego. Then God blessed and sanctified the seventh day. I Bóg pobłogosławił i uświęcił dzień siódmy. So here in Genesis, you've got a number for God. Więc tutaj w Księdze Rodzaju masz pewien numer, mamy, który nadaje Bóg. The first time any number is mentioned three times. Pierwszy raz, kiedy jakakolwiek cyfra, liczba jest wymieniona trzy razy. It says the seventh, the seventh, the seventh. To jest siedem, jeszcze raz siedem, jeszcze raz siedem. I'm learning some Polish. I know how to say seventh now. Uczę się polskiego. Teraz wiem już, jak powiedzieć seven po polsku, czyli siedem. But you go to Revelation. Więc kiedy pójdziecie do Księgi Objawienia there's teraz, a number for the beast. To jest również liczba, ale tym razem you know liczba what that bestii. Number is? Wiecie, jaka to liczba? 666. 666. So you've got the true and you've got the counterfeit there. Więc macie tutaj prawdziwą liczbę i podróbkę. How does God demonstrate the importance of the Sabbath truth? W jaki sposób Pan Bóg przedstawia ważność prawdy o sabacie? In the Ten Commandments. W dziesięciu przykazaniach. God says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." Pan Bóg powiedział: "Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić." It says, "The Lord blessed the Sabbath day and hallowed it." Powiedziane jest bowiem: "Pobłogosławił Pan Bóg sabat." There is a day that God blessed and made holy. Więc jest dzień, który Pan Bóg pobłogosławił i uświęcił. The Bible says God rested. Biblia mówi, Bóg odpoczął. And he commands us to rest from our regular work. I on również nakazuje nam, abyśmy od naszej tej zwykłej pracy, codziennej pracy odpoczęli w ten dzień. So we can build our quality time with God. Abyśmy mogli zbudować taki czas oddany Bogu. And it will restore us physically. I to nas również fizycznie odbuduje. I'll tell you a little amazing fact. Powiem wam taką ciekawostkę. National Geographic magazine. W magazynie National Geographic published a series of articles called The Blue Zones. Opublikowano taki artykuł The Blue Zones, czyli niebieskie strefy, tak? And they found the three groups of people in the world that live the longest. I tam jest badanie, odnaleziono takie trzy grupy ludzi, którzy żyją najdłużej na świecie. You can look this up for yourself. Jest dostępne, możecie sami sprawdzić. They found the people in Sardinia live a long time. Znaleziono, że ludzie w Sardynii żyją bardzo długo. And they think it may be the Mediterranean climate that helps them. I ten śródziemnomorski klimat im bardzo służy. And the people work a long time. I ludzie pracują też. They stay busy. Then there were the people of Okinawa. Również ludzie na wyspie Okinawa. The Japanese people there, they live, many of them, 100 years of age. Wielu z tych ludzi tam żyje 100 lat. The third group was Seventh-day Adventist in a study of Loma Linda, California. I trzecia grupa to ludzie żyjący w Loma Linda w Kalifornii, adwentyści.
And they said one reason this group lives so long. I powiedziano jedną z przyczyn, dla których ci ludzie żyją tak długo. Is because of their belief to keep the Bible Sabbath. Jest to, że oni wierzą w to, że mają zachowywać sabat biblijny. They have less stress. Mają mniej stresu. And their relationships are built. I tworzą związki między sobą. Tworzą, it's actually good for your health. To tworzenie takich znajomości, przyjaźni jest dobre dla waszego zdrowia. God commands us to remember the Sabbath. I Pan Bóg nakazał nam, abyśmy pamiętali o sabacie. Because we can get so busy with our own work, we forget about God. Dlatego, że możemy stać się tak bardzo zajęci tą pracą, którą mamy w tygodniu wykonać, że zapominamy w końcu o Bogu. Notice, on the seventh day it says that God rested. Więc zwróćcie uwagę na to. Biblia mówi, że siódmego dnia Bóg odpoczął. He blessed the seventh day. Pobłogosławił siódmy dzień. And he made it holy. He set it aside. I sprawił, poświęcił go. God made it holy for us to keep it holy. Pan Bóg dał go, abyśmy go zachowywali jako dzień święty. That's why he said, remember to keep the day holy. Dlatego powiedział, żebyśmy zachowywali ten dzień święty. It was already holy. On był już święty. He wants us to keep it that way. I Pan Bóg chce, abyśmy zachowali go tym świętym dniem. Some of you may be thinking. Niektórzy z was pewnie myślą. Oh, Pastor Doug, you're making a big deal out of one little commandment. O, pastorze Doug, ty robisz wielkie tutaj zamieszanie na temat jednego malusieńkiego przykazania. You need to take your argument to Jesus. Tak, to w takim razie to, co chcecie tutaj powiedzieć, weźcie i spróbujcie przedyskutować Jezusa. Listen to what Jesus said in Matthew 5:19. Zobaczcie, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 5:19. Whoever therefore will break one of the least of these commandments and teach men so, ktokolwiek złamie i przynajmniej najmniejsze z tych przykazań i zacznie nauczać tak ludzi, he will be called least in the kingdom of heaven. Będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios. But whoever does them and keeps them, ale ktokolwiek będzie je zachowywał, well, he actually i nauczał, says whoever does them and teaches them. Czyli tu jest dokładnie napisane, kto będzie zachowywał te przykazania i that's tak what I'm nauczał. Doing. I'm just teaching it. Bo można powiedzieć, no ja po prostu nauczam ich. Will be called great in the kingdom of heaven. Będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. I want to be great in the kingdom of heaven. Ja chcę być wielkim w Królestwie Niebios. So Jesus said, teach it. Więc Jezus powiedział, nauczajcie tego. And some of you may think, well, it's just one little commandment. I ktoś z was mógłby powiedzieć, a tylko takie jedno małe przykazanie. You know, the Bible says, whoever breaks even the least of the commandments is guilty of all. Biblia mówi, że ktokolwiek złamie przynajmniej jedno przykazanie, jest winny złamania ich wszystkich. Whenever you sin and break God's commandments, i kiedykolwiek grzeszycie i łamiecie Boże przykazania, you hurt God. Ranicie Pana, ranicie Boga. You hurt each other. Ranicie siebie nawzajem. And you hurt yourself. I ranicie siebie też. Every disobedience hurts. Każde nieposłuszeństwo rani. But when we obey, he promises blessings. Ale kiedy zachowujemy je, Pan Bóg obiecuje nam błogosławieństwo. God did not curse the Sabbath day, he blessed it. Pan Bóg nie przeklął dnia sabatu, on pobłogosławił dzień sabatu. He doesn't want it to be a burden, he wants it to be a blessing for you. On nie chce, żeby to był dla was ciężar, on chce, żeby to było dla was błogosławieństwo. Of what two precious things does God say the Sabbath is a sign? Jakich dwóch drogocennych rzeczy sabat jest symbolem, znakiem? Pan Bóg uczynił symbolem. So it says that in 6 days the Lord made the heaven and the earth. Więc powiedziane jest, że w ciągu 6 dni Pan Bóg stworzył niebo i ziemię. This reminds us that God is our creator. To przypomina nam, że Pan Bóg jest naszym stwórcą. Much of the world has forgotten that God created. Większość świata zapomniało już, że to Bóg go uczynił. We did not evolve from alligators. My nie w wyniku ewolucji nie powstaliśmy od jakichś aligatorów. Bible says God made us in his own image. Pan Bóg powiedział, że uczynił nas na własny obraz i podobieństwo. Every Sabbath we remember that we are made in the image of God, that he creates us. Każdego sabatu pamiętamy, że zostaliśmy uczynieni na jego podobieństwo, na jego obraz. If you're a Christian, God recreates you. I że on nas uczynił, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to Pan Bóg cię od nowa odtwarza. King David said,
Create in me a clean heart, O God. Król Dawid powiedział: stwórz we mnie serce czyste, O Boże. You read in Ezekiel 20, verse 12. W księdze Ezechiela w 20 rozdziale, 12 wersecie czytamy. God said, I gave them my Sabbaths as a sign that they might know that I am the one who sanctifies them. Bóg mówi, dałem im również swoje sabaty jako znak, aby wiedzieli, że ja jestem tym, który ich uświęca. Sanctify means to make holy. Więc uświęcić oznacza uczynić świętym. The Sabbath reminds us that God can sanctify us. Sabbat przypomina nam, że Pan Bóg może nas uświęcić. See, if you're going to get to heaven, więc jeżeli wejdziecie do nieba, you need to be recreated and you need to be sanctified. Musicie być odtworzeni i musicie być uświęceni. Which day did Jesus keep holy? Który dzień Pan Jezus zachowywał jako święty? Now this is the most important question. To jest bardzo ważne pytanie. A Christian follows Jesus. Jako chrześcijanin kroczymy za Jezusem. What was the example of Jesus? Jaki przykład dał nam Pan Jezus? The Bible tells us in Luke 4:16. Biblia mówi nam w Ewangelii Łukasza 4:16. So he came to Nazareth where he had been brought up. Więc przyszedł do Nazaretu, gdzie dorastał. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and he stood up to read the scriptures. I tak jak miał to w zwyczaju, wstał w synagodze i zaczął czytać pisma. It was the pattern of Jesus to go to church every Sabbath day. Więc było właśnie zwyczajem Jezusa, aby znajdować się w kościele w dzień sabbatu. Jesus kept the Sabbath. Pan Jezus zachowywał sabbat. He performed many miracles on the Sabbath day, miracles of healing. On czynił wiele cudów w dzień sabbatu, wiele ludzi uzdrawiał. But you never see Jesus in the carpenter shop on the Sabbath day. Ale nigdy nie zobaczylibyście Chrystusa w jego stolarni w dzień sabbatu. And you can find scriptures that say he taught in the synagogue on the Sabbaths. Ale możecie również znaleźć inne cytaty Pisma Świętego, gdzie napowiedziane jest, że on nauczał w sabaty. Well, this was the custom of Jesus. What about the apostles? No więc skoro to był zwyczaj Pana Jezusa, to jaki był zwyczaj apostołów? What was Paul's custom regarding the Sabbath? Co robił apostoł Paweł w sobotę? Then Paul, as Acts 17, verse 2. Paul, as his custom was. Więc w Dziejach Apostolskich 17:2 czytamy, a Paweł, miał to w zwyczaju. He went three Sabbaths and he reasoned with them from the scriptures. Przez trzy sabaty studiował z nimi Pismo Święte. In fact, he reasoned with them, it says, every Sabbath day he persuaded both Jews and Greeks. Więc tak czytamy dalej, że studiował z nimi w synagodze w każdy sabat i próbował przekonać Żydów i Greków. It wasn't just the Jews, it was also the Gentiles. He kept the Sabbath. Więc widzicie tutaj, że on, że i Żydzi, i Grecy, poganie w tamtych czasach zachowywali sabbat. Did the apostles also meet with the Gentiles on the Sabbath day? Czy apostołowie również spotykali się z ówczesnymi poganami w dzień sabatu? Acts 13, verse 42. Dzieje apostolskie znowu 13:42. So when the Jews went out of the synagogue, więc kiedy Żydzi wyszli z synagogi, the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Poganie prosili, aby te słowa również były im zwiastowane, czy mówione do nich w następny sabbat. And the Bible says the next Sabbath the whole city came together to hear the word of God. Biblia mówi, że całe miasto w następną sabat się zeszło, aby posłuchać słowa Bożego. So, all through the Bible history, więc przez całą historię Biblii, we see that the believers were keeping God's holy day. Że właśnie wierzący zachowywali dzień Boży. What about the future? Który Pan Bóg uświęcił. Co jeżeli chodzi o przyszłość? Did Jesus intend for his people to be keeping the Sabbath after he died for their sins? Czy kiedy Pan Jezus zmarł za grzech ludzkości, czy chciał, aby
dalej jego lud zachowywał sabat. Speaking in the prophecies about the end of time, mówiąc o proroctwach, które będą miały miejsce, wypełnią się w czasach ostatecznych. Jesus said, pray that your flight is not in the winter or on the Sabbath day. Pan Jezus powiedział, módlcie się o to, aby wasza ucieczka nie miała miejsca w sobotę albo w zimę. Even looking down in time, Jesus knew his people near the end. Pan Bóg nawet patrząc w przyszłość, wiedząc, że będzie miał lud w czasach końca, że będą zachowywać również. Number 10, what does the Bible say God's end time people would also keep his seventh day? Więc co Biblia mówi na temat tego, czy lud Boży w czasach końca będzie również zachowywał siódmy dzień tygodnia, sobotę, sabat? It says the dragon, he's the devil. I powiedziane jest, że smok, symbolizujący szatana, he is enraged with the woman, the church, jest wściekły na kobietę, symbolizującą kościół. And he goes to make war with the rest of her offspring that keep the commandments of God. I wychodzi, aby walczyć z resztą jej potomstwa, które strzeże, zachowuje przykazania Boże. So is the devil angry with people who just keep the Sabbath day or any commandments? Więc czy szatan jest wściekły na ludzi, którzy zachowują sabat albo jakieś inne, wszystkie inne przykazania? See, all of us keep some of the commandments some of the time. Wszyscy z nas zachowujemy niektóre z przykazań czasami. When you sleep at night, you probably are very obedient. Kiedy śpicie w nocy, to prawdopodobnie jesteście bardzo posłuszni. God is not looking for people that keep some of the commandments some of the time. Bóg nie szuka ludu, który będzie zachowywał niektóre przykazania czasami. In Deuteronomy chapter 5 verse 29. W Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 29. The Lord says, "Oh that there was such a heart in them." Mowa jest o, gdyby takie serca mieli. That they would keep all of my commandments all the time. Aby zachowywali wszystkie moje przykazania przez cały czas. That it might be well with them. Aby było wszystko, aby wiodło im się dobrze. Some of you might be thinking, Pastor Doug, you're making a big deal out of one commandment. I znów niektórzy z was mogą sobie pomyśleć, Pastorze Doug, ale ty robisz tyle szumu dookoła jednego małego przykazania. I was sharing this study many years ago. Wiele lat temu również miałem tą prezentację gdzieś. And there was a pastor in the congregation. I był pastor wśród zgromadzonych tam ludzi. And this pastor taught his people, we don't need to keep the Ten Commandments anymore. That was legalism. Ale ten pastor nauczał ludzi, że nie musimy już zachowywać 10 przykazań. To jest taki legalizm, nie popadajmy w ten legalizm. And he interrupted the meeting. I on przerwał mój wykład. He just called out from the crowd. Z tego tłumu krzyknął. Pastor Doug. Pastorze Doug. You're putting these people under bondage. Pastorze Doug, ty tych ludzi prowadzisz w niewolę. You're putting them under bondage of works. Ty prowadzisz ich w niewolę ich uczynków. I said, no, brother. I'm telling them to keep the Sabbath. I'm telling them to rest. Ja powiedziałem, o nie, bracie. Ja nauczam ich, aby zachowywali sabat, aby mogli odpocząć. You're telling them not to keep the Sabbath, you're telling them to work. Ty mówisz im, aby nie zachowywali sabatu, to ty mówisz im, że mają pracować. He said, we are not under the law, we are under grace. On powiedział, ale słuchaj, my nie jesteśmy już pod prawem, my teraz jesteśmy pod łaską. I said, do you believe God wants us to keep the Ten Commandments? A ja go zapytałem, słuchaj, czy ty uważasz, że Pan Bóg chce, abyśmy zachowywali 10 przykazań? And while I was talking to him, his ears were getting red. A kiedy ja z nim rozmawiałem, to jego uszy stawały się coraz bardziej czerwone. He said, no. Nie. Some of his members were sitting in the audience. Niektórzy z członków jego zboru byli wśród zgromadzonych tam. And they looked at him and they went, huh. Oni popatrzyli na niego. I said, brother, you think it's okay to lie and to kill and commit adultery? Bracie, w takim razie, czy ty uważasz, że można zabijać, kłamać, cudzołożyć? He said, no, yes, we're supposed to keep the Ten Commandments. On powiedział, nie, nie, nie. Chodzi o to, że powinniśmy zachowywać 10 przykazań. But then he knew that would include the Sabbath. Ale potem zdał sobie sprawę z tego, że to również chodziłoby o to, aby zachowywać również i sabat przecież. So then he said, we're supposed to keep 9 of them.
Ale wiesz co? My powinniśmy zachowywać 9 z nich. This really happened. To naprawdę się miało miejsce. So I said, brother, what you're telling us, więc powiedziałem, bracie, w takim razie to, co chcesz nam powiedzieć. The only commandment we are supposed to forget is the one that says remember. Chcesz powiedzieć, że jedyne przykazanie, które, o którym powiedziane jest pamiętaj, to ty chcesz, abyśmy o tym właśnie zapomnieli, tak? If God says this is the one to remember, then don't think it's the one you're supposed to forget. Jeżeli Pan Bóg mówi pamiętaj, to chyba nie chodzi o to, żebyśmy właśnie to zapomnieli. You don't want God to forget to bless you. Nie chcesz, aby Pan Bóg zapomniał o tym, że trzeba cię błogosławić. Revelation 14 verse 12. Objawienie 14:12. Here is the patience of the saints. Oto wytrwanie świętych. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Oto ci, którzy zachowują przykazania Boże i dochowują wiary Jezusa. Jesus said, I have kept my Father's commandments and abide in his love. Pan Jezus powiedział, ja zachowałem przykazania mojego Ojca i pozostaję w jego miłości. The last chapter, Revelation 22:14. Ostatni rozdział, Objawienie 22:14. Blessed are those who do his commandments. Błogosławieni są ci, którzy zachowują jego przykazania. That they might have a right to the tree of life and enter through the gates of the city. Aby mogli skorzystać z drzewa żywota i weszli przez bramy do miasta. Jesus said, "Why do you call me Lord, Lord and do not the things that I say?" Pan Jezus powiedział, dlaczego nazywacie mnie, mówicie do mnie Panie, Panie, a nie czynicie tego, co powiedziałem. Chrześcijanin nie ma podążać za kościołami. Chrześcijanie nie mają podążać za innymi chrześcijanami. We're supposed to follow Christ and his word. My mamy podążać za Chrystusem i za jego słowem. We know there are many different churches that disagree. Jest wiele innych kościołów, które się z tym nie zgadzają. We're not saved by a denomination. Ale my nie jesteśmy zbawieni przez nasze wyznanie, do którego należymy. God wants us to obey him. Pan Bóg chce, abyśmy mu wierzyli. It's not everyone that says Lord, Lord. Pan Bóg chce, abyśmy byli mu posłuszni. Nie każdy, kto mówi Panie, Panie. It's those who do the will of my Father in heaven. To ci, którzy czynią wolę mojego Ojca w niebie. What is the will of God? Jaka jest wola Boża? Psalm 119. Psalm 1, wers tam 19. Verse 44 and verse 45. A przepraszam, 119, 44 werset. It says, I love your law. I want to do your will. Powiedziane jest tam, kocham twoje prawo, chcę zachowywać twoją wolę. The law of God is the will of God. Więc prawo Boże jest wolą Bożą. Will all of the saved be keeping the Sabbath in heaven? A teraz pytanie, czy wszyscy zbawieni będą zachowywać sabat w niebie? It says, for as the, and this is Isaiah 66:22. Izajasza 66:22. For as the new heavens and the new earth that I will make will remain before me, says the Lord. Ponieważ tak jak nowe niebo i nowa ziemia zostaną, ostoją się przede mną, mówi Pan. So will your descendants and your name remain. Tak samo wasi potomkowie i wasze imię. And it will come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another. I od jednego nowy do drugiego oraz od jednego sabatu do drugiego. That means from month to month and from Sabbath to Sabbath. Co oznacza z miesiąca na miesiąc i od sabatu do kolejnego sabatu. Will all flesh come to worship before me? All flesh, każdy przyjdzie, aby oddawać chwałę. Now all flesh. Każde ciało. That doesn't say all Jews. Nie jest w takim razie napisane tylko wszyscy Żydzi. Talking about all people. Tam jest napisane come together. Wszyscy ludzie. Worship wszyscy before the Lord in heaven. Będą oddawać chwałę Panu w niebie. Then maybe we should come together and worship before the Lord now. Więc może powinniśmy przyjść do niego i oddawać mu chwałę dzisiaj. Part of the Sabbath is physical rest. Częścią sabatu jest fizyczny odpoczynek. And part of the Sabbath is to be rejuvenated. I częścią sabatu jest być odnowionym. But part of the Sabbath is what we call corporate worship. Ale częścią sabatu jest też coś, co nazywamy wspólnym nabożeństwem. Some people say,
I kept the Sabbath today. I stayed at home in bed all day. Niektórzy mówią, ja dzisiaj naprawdę zachowywałem sabat. Cały dzień odpoczywałem w łóżku. He says, all flesh will come to worship before me. Ale Pan Bóg mówi, nie, każdy człowiek przyjdzie, aby oddawać mi chwałę. You look in Exodus chapter 23. W Księdze Wyjścia, w 23 rozdziale. It says, the Sabbath is a holy convocation. Napisane jest, że sabat jest takim, jest taką... An assembly, a coming together. Coming together. Więc jest zgromadzeniem wszystkich. Yeah, the Lord says it's a time for us to come together and worship Him. Więc Pan Bóg mówi, że jest to czas, abyśmy zeszli się wszyscy razem i oddawali Mu chwałę. Now look at what we just learned here. I spójrzcie teraz, co już do tej pory się tutaj nauczyliśmy. Did God give Adam and Eve the Sabbath in the Garden of Eden? Czy Pan Bóg dał sabat w ogrodzie Eden dla Adama i Ewy? Tak? I want to hear you. Did tak, he? Dał yeah? dla Adama i Ewy w ogrodzie okay. Eden, tak? Act like you're Pentecostal for just a minute and you can respond a little bit. Udajemy okay. teraz, że jesteśmy jak w kościele zielonoświątkowym, więc głośno musi być. Did God give Moses and the children of Israel the Sabbath? Czy Pan Bóg dał Mojżeszowi i Izraelitom sabat, tak? Did the prophets keep tak. the Sabbath day? Czy apostołowie zachowywali sabat, tak? Did Jesus keep the Sabbath? Czy Pan Jezus zachowywał sabat? Did the apostles keep the Sabbath? Przepraszam, czy apostołowie teraz zachowywali sabat? Will tak. we keep the Sabbath in heaven? Czy sabat będziemy zachowywać w niebie? And who's going to be the preacher? A kto będzie w takim razie mówcą wtedy? Nobody will sleep during the sermon. Nikt nie zaśnie w trakcie kazania Pana Jezusa. So should we be keeping the Sabbath now? Więc w takim razie pozostaje pytanie, czy powinniśmy zachowywać sabat God dzisiaj? Says, I am the Lord, I do not change. Pan Bóg mówi, ja jestem Pan, ja się nie zmieniam. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Jezus jest taki sam dzisiaj, jutro i na zawsze. And then you'll have people who will say, i macie jeszcze ludzi, którzy mówią tak. We don't really know which day is the seventh day. Nie wiemy do końca, który dzień to jest siódmy dzień. So keep your seventh day. Więc zachowujcie swój siódmy dzień. And I'll keep my seventh day. A ja sobie zachowam mój siódmy dzień. It'll be hard for everybody to keep the same day if we're all keeping our own day. Będzie ciężko, żebyśmy wszyscy zachowali siódmy dzień, jeżeli każdy z nas będzie sobie zachował swój własny Can we dzień. Know which day is the seventh day? Czy my wiemy, który dzień jest siódmy? The Bible gives us a very important clue. Biblia daje nam bardzo ważną poradę w tej kwestii. It says that when Jesus was executed, it was what we call Good Friday. Kiedy Pan Jezus był ukrzyżowany, nazywamy to Good Friday, do yeah. piątek. Luke 23, verse 54. Wielki piątek, tak? Czyli w Ewangelii Łukasza 23:54. Says that day was the preparation day. That's the day before Sabbath, which is Friday. Mowa jest, że ten dzień to był dzień przygotowania, czyli piątek. And the Sabbath drew on. I przybliżał się sabat. Then they, the disciples, returned and prepared spices and oil. Więc wtedy apostołowie wrócili, aby przygotować właśnie olejki, różne pachnidła i również inne aromaty, tak? And they rested the Sabbath according to the commandment. I odpoczęli w sobotę, tak jak jest napisane Notice. W przykazaniu. The writer here, Luke, says they kept the Sabbath according to the commandment. Więc autor, Łukasz, mówi tutaj, że zachowywali sabat zgodnie z przykazaniem. Now I can't rush past this, friends. This is so amazing to me. Nie mogę szybko przez to przejść, bo tu jest coś niesamowitego dla mnie. The disciples were embalming Jesus' body. Więc apostołowie według zwyczaju balsamowali ciało Jezusa. But they didn't have enough of the spices and things to finish. Ale nie mieli tyle olejków, tych pachnideł, tego wszystkiego, tych ziół, aby dokończyć to. So they stopped their loving labor. Więc swoją miłującą służbę, ostatnią służbę dla Niego przerwali. They said Jesus would not want us to break the Sabbath. Powiedzieli, Jezus nie chciałby, abyśmy złamali sabat. Even with this important work of wrapping his body. Nawet z tą ważną pracę, jaką jest owinięcie jego ciała. So they go home and they keep the Sabbath. Więc wracają do domu, zachowują sobotę. And then they come back to finish embalming him on Sunday morning. I wracają w niedzielny poranek, aby dokończyć balsamowanie. It says after the Sabbath was passed, the women came to the tomb. Jest powiedziane, że po tym
po tym, jak sabat się skończył, kobiety przyszły do grobu. Popatrzcie, Łukasz nam mówi wyraźnie, to jest pierwszy dzień tygodnia. We know Jesus rose, they call it Easter Sunday. Wiemy, że jest to niedziela, Easter Sunday, yeah. Musicie mi pomóc. Wielkanocna niedziela, kiedy zmartwychwstał. So Jesus is crucified on Friday. Więc Pan Jezus jest ukrzyżowany w That's the sixth day of the week. To jest szósty dzień tygodnia. He rises the first day, Sunday. Zmartwychwstaje w pierwszy dzień tygodnia, w niedzielę. What day is between Friday and Sunday? I teraz między piątkiem a niedzielą, jaki jest dzień? This is not a mystery. To nie jest tajemnica. If you look in the encyclopedia, kiedy popatrzycie do encyklopedii, under first day, i tam macie hasło pierwszy dzień, it says Sunday. Jest napisane niedziela. Seventh day. A co jest napisane, że jest siódmym dniem? The dictionary, the encyclopedia will say Saturday is the seventh day. Oczywiście encyklopedia czy jakikolwiek słownik powie, że siódmy dzień to jest sobota. You know what's amazing to me? Wiecie, co jest niesamowite dla mnie? Jesus died Friday afternoon. I Pan Jezus umierał w piątek po południu. Just before the Sabbath. Zaraz przed sabatem. He rested from his work of saving mankind. On odpoczął od swojej pracy zbawiania ludzkości. On Friday afternoon, Jesus said, "It is finished." O, w piątkowe popołudnie Pan Jezus powiedział, wykonało się. And then he died. I zmarł. He kept the Sabbath in his death. On zachował sabat nawet leżąc then w grobie. Then he rises Sunday morning. Potem powstał w sobotnie, w niedzielny poranek. To continue his work as our high priest. Aby dalej pracować, tym razem jako nasz najwyższy kapłan. You know, just like Adam went to sleep on the sixth day of the week. Tak jak Adam poszedł, zasnął szósty dzień tygodnia. God opened up his side. I wtedy Pan Bóg otworzył jego tutaj. And a wife came out. Bok i uczynił z żebra żonę. Jesus went to sleep on the sixth day of the week. Tak samo on the cross. Pan Jezus zasnął szóstego dnia. A Roman soldier pierced his side. I tego dnia rzymski żołnierz przebił jego bok. And with that blood and water. I wypłynęła z tego krew i woda. The church was born. The bride of Christ. Tak narodził się Kościół, oblubienica, narzeczona Chrystusa. So, you've got the preparation day, Friday. Więc mamy dzień przygotowania, piątek. You got Saturday, the Sabbath day. Macie dzień sabatu, sobota. And you've got the first day, Sunday. I macie pierwszy dzień tygodnia, niedzielę. Furthermore, ponadto, you've got a whole nation of Jews around the world. Macie cały naród żydowski dookoła świata. Ask them which day is the seventh day. Zapytajcie ich, który jest dzień siódmy. They know it's Saturday. Oni dokładnie wiedzą, że to sobota. Now, maybe there could be some Jewish family that got stranded on a deserted island in the Pacific Ocean. Może trafilibyście na jakąś rodzinę żydowską, która gdzieś tam na jakiejś wyspie na Pacyfiku and they lost track of time. I stracili rachubę czasu. But that did not happen to the whole nation. Ale to nie stało się z całym narodem. And some other evidence is around us every day. Jakieś inne dowody również mamy przecież dookoła nas każdego dnia. In about 105 languages of the world, w około 105 językach świata. The word for Saturday, słowo, które na sobotę, is sobota, Sabbath. Sabbat, tak, yeah. Sobota. In Russian, sobota. Sobota, in Polish, sobota. Yes. ¿Quién habla español? Więc na... ¿Qué es la palabra? Sabado. Mm-hmm. It's sabado. Więc po hiszpańsku sabado, po rosyjsku sobota. Sabbath day is the word for Saturday in 105 languages. Więc w 105 językach sobota jest sabat, jest słowem na dzień siódmy. And then someone will say, someone else will argue. Ktoś inny może się sprzeczać z nami.
The calendar was changed. Ale przecież kalendarz zmieniono. So we don't know what the days of the week are anymore. Już teraz to my nawet nie wiemy, który dzień tygodnia jest, którym dniem tygodnia. That's what you call a fictitious or a fake argument. To są takie fałszywe argumenty. Was the and this is a letter from the US Naval Observatory. Tutaj mamy list z wojskowego obserwatorium armii amerykańskiej. And you can't read it because the font is very small. Można go, no, font jest mały, ciężko go przeczytać. It says there has been no change in the calendar in past centuries. Jest tutaj napisane, nie było żadnej zmiany kalendarza that in any way affects the continuity of the weekly cycle. Przez ostatnie stulecia, który w jakikolwiek sposób zmieniłby bieg dni tygodnia. Has the calendar been changed? Czy kalendarz został zmieniony? Yes. Tak. But a change in the calendar never affects the days of the week. Ale zmiany takie w kalendarzu nigdy nie zmieniają dni tygodnia. Who was it? Pope Gregory. Papież Grzegorz. In 1582. W 1582 roku. He changed from the Julian calendar to the Gregorian calendar. Zmienił z juliańskiego na gregoriański kalendarz. Thursday the 5th of October. W czwartek 5 października. Was followed by the 15th. He went from the 5th of October to the 15th of October, adding 10 days. 5 października był ostatni dzień i zaraz po nim był 15 października. But Thursday was followed by Friday. Ale wciąż czwartek po czwartku nastąpił piątek. No calendar change affects the weekly cycle. Więc nawet zmiany kalendarza w żaden sposób nie wpływają na bieg dni tygodnia. And even if someone could try to do that, i nawet jeżeli ktoś próbowałby to zrobić, would God allow us to pick our own holy day? To czy Pan Bóg pozwoliłby nam, abyśmy wybrali sobie sami dzień święty? Or did God say, I am the one who blessed the day and picked the day? Czy też Pan Bóg by powiedział, ja jestem tym, który wybiera dzień i błogosławię ten dzień? Proverbs 30, verse 5 and 6. Przypowieści 35 i 6. Every word of God is pure. Każde słowo Boże jest czyste. Do not add to his words or you will be found a liar. Nie dodawajcie do jego słów, bo zostaniecie znalezieni jako kłamcy. Daniel 7 verse 25. Księga Daniela 7:25. It tells us the beast power. Jest powiedziane, że ta siła bestii will think to change times and laws. Będzie myślała o tym, aby zmienić czasy i prawa. There's only one commandment that is a time and a law. Jest tylko jedno przykazanie, które zawiera w sobie czasy i prawa. Now you might be wondering what happened. Możecie sobie zadać pytanie, co takiego się wydarzyło? Many Christians don't keep any day. Wielu chrześcijan nie zachowuje żadnego dnia. I know here in Poland they're more careful about closing stores on Sunday. No? Wiem, że od niedawna w Polsce ludzie zaczęli przestrzegać zamykania sklepów w niedzielę. But most of the Western world, all the stores are open, even on Sunday. Ale w większości świata zachodniego sklepy są otwarte nawet w niedzielę. All of the early Christians kept the seventh day Sabbath. Wszyscy pierwsi chrześcijanie zachowywali dzień sabatu. But then about 250-300 years after Christ. Ale około 250-300 lat po Chrystusie. The Jews were very unpopular in the Roman Empire. Żydzi stali się bardzo niepopularni w rzymskim cesarstwie. The Christians were keeping the same seventh day as the Jews. Więc chrześcijanie zachowywali ten sam siódmy dzień, sobotę, jak właśnie Żydzi. But they didn't want to be associated with the Jews. Ale chrześcijanie nie chcieli już być identyfikowani z Żydami. Well, the Romans used to keep the first day as a feast day. Więc Rzymianie zachowywali pierwszy dzień jako taki świąteczny dzień. It was connected with sun worship. On był taki połączony z oddawaniem chwały słońcu. That's why you call it Sunday. Dlatego nazywacie go Sunday.
Well, some of the Christians said we can reach more of the Romans. Więc niektórzy chrześcijanie wpadli na taki pomysł, że mogliby dotrzeć do większej liczby Rzymian, jeżeli byśmy tak lekki kompromis zrobili. And then Constantine, the Roman Emperor, i tak Konstantyn, rzymski cesarz, in 321 AD, w 321 roku naszej ery, he established a law making Sunday a day of worship. Dał prawo, aby to niedziela była dniem świętym. And it was a day of feasting. I było to, był to dzień taki, w którym but they weren't supposed to work. Świąteczny. I nie mieli pracować. Well, farmers could work. Tak, ci, którzy przybywali z zewnątrz, nie tutejsi, mogli pracować. But some of the Christians were keeping Sabbath and they thought it was a fast day. Ale niektórzy faktycznie, they were fasting. Niektórzy chrześcijanie zachowywali sabat, myśląc, że to jest dzień postu. So if you got to choose between a day of fasting and a day of feasting, więc jeżeli mieliście sobie teraz wybrać, czy chcecie dzień postu, czy chcecie dzień świętowania, to który byście wybrali? Gradually, Christians abandoned the Bible Sabbath and started keeping the Roman day. Więc krok po kroku ludzie zaczęli przestali zachowywać sabat i zaczęli zachowywać rzymski dzień. And even most of the reformed churches, i większość również reformowanych that separated from the Catholic Church, które odseparowały się od kościoła katolickiego, they continued to keep the first day. Dalej zachowywały pierwszy dzień. But this is very different from the Bible. Ale to jest coś zupełnie innego od tego, co mówi nam Pismo Święte. Let's go back to our study. Wracajmy do naszego studium. Is the Sabbath still in the New Testament? Czy sabat jest wciąż w Nowym Testamencie zachowany? Hebrews chapter 4 verse 9. This is the New Testament. Księga Hebrajczyków, list do Hebrajczyków 4:9. There remains therefore a rest for the people of God. Pozostaje więc odpoczynek dla ludu Bożego. Do people still need rest? Czy ludzie wciąż potrzebują odpoczynku? Do people still need worship? Czy ludzie wciąż potrzebują dnia, w którym będą chwalić? Czy Bóg zmienił 10 przykazań? The longest of the 10 commandments. Najdłuższe z 10 przykazań is the Sabbath. Jest dotyczące przykazania sabatu. It is in the very middle of God's law. Ono jest w samym środku Słowa Bożego. There's nothing wrong with the seventh day. Nie ma nic złego w zachowywaniu sabatu. Why would God need to change it? Dlaczego Pan Bóg miałby nagle je zmienić? When I first learned these things, kiedy pierwszy raz dowiedziałem się o tych rzeczach, I was a baby Christian, byłem dopiero od niedawna chrześcijaninem. And I read in the Bible about the Sabbath. Przeczytałem w Biblii o sabacie. So I went to my pastor. Udałem się więc do mojego pastora. I actually went to several different churches back then. Udałem się wtedy uczęszczałem do różnych kościołów tam w tamtym rejonie. I said, why do we go to church on Sunday instead of Saturday? Więc udałem się do mojego pastora i powiedziałem, dlaczego nie chodzimy do kościoła w sobotę zamiast w niedzielę? I got all these different answers. I różne odpowiedzi uzyskałem. One pastor told me, jeden pastor powiedział tak. Doug, we're no longer under the law, we are under grace now. No, Doug, my nie jesteśmy teraz już pod prawem, my teraz jesteśmy już pod łaską. I said, does that mean it's okay to break the Ten Commandments? To i znowu zapytałem, czy to znaczy, że mogę łamać inne 10 przykazań? Well, they said, no. Nie. But we're not supposed to keep the Sabbath. Ale nie mamy zachowywać sabatu. Now we keep Sunday. Teraz zachowujemy niedzielę. I said, where's the commandment? Ja zapytałem, no gdzie jest takie przykazanie? I said, well, there is no commandment. On odpowiedział, no przykazania to nie ma. Can you show me, friends? Możecie pokazać mi takie przykazanie? You know, this is a live audience. Tu mamy ludzi, którzy name są z nami na żywo. Name one scripture in the Bible that commands us to keep the first day holy. Pierwszy, jeden wers, jeden cytat z Pisma Świętego, który mówi o tym, że mamy zachowywać jako święty dzień pierwszy dzień tygodnia. Jeden cytat. I'll read it to everybody. Jeden. It's not there. It's not in the Bible. Chyba się ze mną zgodzicie, że nie ma ani jednego cytatu w Biblii, który mówi o tym, żeby zachowywać so pierwszy dzień tygodnia. Pastor, I said, where's the scripture? Więc ja zapytałem mojego pastora, gdzie jest taki cytat, gdzie w Biblii jest tak napisane. He said, we don't have a scripture, but we've got a long tradition. On powiedział, no wprawdzie w Piśmie Świętym tego nigdzie nie ma, ale mamy bogatą tradycję. Another pastor said, we now keep Sunday because of the resurrection.
I inny pastor powiedział, o słuchaj, my zachowujemy. Zadałem to samo pytanie. Dobrze, there is no commandment. Gdzie to jest nakazane w takim razie? They said, but the resurrection was so important. No ale posłuchaj, przecież zmartwychwstanie Jezusa było tak ważne. I said, I agree. Ja powiedziałem, tak, tak, ja się z tym zgadzam. I said, the cross was important also. Ale krzyż był również bardzo ważny. Jesus died on Friday. A Pan Jezus umierał w piątek. That's not a new Sabbath. To nie jest nowy sabat. The Lord's Supper was on Thursday. Ostatnia wieczerza była. That's not a new Sabbath. Czwartek. There was nothing wrong with the old Sabbath. Nie było nic złego z sabatem. When God established the seventh-day Sabbath, it was in the Garden of Eden. Kiedy Pan Bóg ustanowił sabat, miało to miejsce w ogrodzie Eden. It was part of God's perfect plan. Było to częścią Bożego doskonałego planu. God's law doesn't need changing, we need changing. Boże prawo, Bożego prawa zmieniać nie trzeba. My się musimy zmienić. Then I met another pastor, he was very creative. Później był kolejny pastor i on tak mi otwarcie powiedział. A cowboy preacher. O, to był taki cowboy, taki pastor, ale cowboy. He said, Doug, on powiedział, Doug, słuchaj. In the days of Joshua, w czasach Jozuego, he prayed and the sun stood still. On się modlił i słońce się zatrzymało. Saturday turned into Sunday. I wtedy sobota zmieniła się w niedzielę. They all gave me different answers. I oni wszyscy dali mi inne odpowiedzi. I figured I'm better off following Jesus' example. Ja sobie pomyślałem, wiecie co? Ja lepiej, żebym zachowywał to, co powiedział so Pan when Jezus. Does the Sabbath begin and end? Więc kiedy sabat zaczyna się, a kiedy się kończy? The Bible says from evening to evening you will celebrate your Sabbath. Biblia mówi od wieczoru do wieczoru będziecie zachowywać sabat. It tells us that when the sun went down, a day ended and another day began. Mówi nam, że kiedy słońce zachodziło, jeden dzień się kończył, a drugi dzień się zaczynał. Mark 1:32 and at evening when the sun had set. I Ewangelia Marka 1:32 mówi tego dnia, kiedy słońce zaszło. What day is the Lord's day that's mentioned in Revelation 1 verse 10? Który dzień jest dniem pańskim, który wymieniony jest na przykład w Księdze Objawienia 1:10? In Revelation it says I was in the spirit on the Lord's day. W Księdze Objawienia powiedziane jest ja byłem w duchu w dzień pański. Exodus 20 verse 10? Księga Wyjścia 20:10. But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Ale siódmy dzień jest sabatem twojego Pana Boga. It's not the Sabbath of the Jews. To nie jest sabat tylko Żydów. It's a Sabbath of our Lord. To jest sabat naszego Pana, nie Żydów, Pana. Who created the world? Pana Boga. Kto, który stworzył świat? The Bible says all things that were made by Jesus. Więc Biblia mówi, że wszystko, co zostało stworzone przez Jezusa. Including the Ten Commandments and the Sabbath. Włączając to 10 przykazań i sabat. Isaiah 58:13. Izajasza 58:13. If you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day. Jeżeli odwrócisz swoją nogę od czynienia tego, co Tobie miłe, w mój święty dzień. Nowhere does it call Sunday the Lord's day in the Bible. Nigdzie nie jest powiedziane, że niedziela była dniem pańskim. Jesus said the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Biblia mówi, że Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Even the vision that John had in Revelation happened on the Sabbath day. Nawet wizja, która mówi o tym, że Jan miał wizję, wydarzyła się w sobotę. What are some of the blessings that God promises to those that keep the Sabbath commandment? Jakie w takim razie są błogosławieństwa, które Pan Bóg obiecuje tym, którzy zachowują przykazanie o sabacie? Jesus says, "Come to me and I will give you rest." Pan Jezus powiedział: "Przyjdźcie do mnie, a ja wam dam odpocznienie." My presence will go with you and I will give you rest. Moja obecność pójdzie z wami i ja wam dam pokój. Friends, are you looking for peace odpoczynek. And rest? Czy wy szukacie pokoju i odpoczynku? So much of the world is suffering from stress and they're working themselves to death. Tak duża część świata pracuje tak ciężko, że aż sprawia to, że szybciej umierają. In Hebrews 4 verse 5 the Lord says. W liście do Hebrajczyków 4:5 Pan Bóg mówi tak. You will enter my rest. Wejdziecie w moje odpocznienie. Now friends, this is an important subject. Moi drodzy, to jest bardzo ważny temat. The purpose of the plan of salvation. Bo celem planu zbawienia
is to make you holy. Jest, abyście stali się świętymi. It's not to make you happy. Nie chodzi o to, żebyście stali się radośni. First God makes you holy, then you are happy. Najpierw Pan Bóg sprawia, że jesteście święci, a później stajecie się szczęśliwi. God says, "Be holy, for I am holy." Pan Bóg mówi: bądźcie święci, bo ja jestem święty. Now, if you were here last night, jeżeli byliście tu ostatniej nocy, ostatniego wieczoru, I said, "There's the holy land. Where is that?" Powiedzieliśmy, że jest ziemia święta. Gdzie to jest? Holy land is Israel. W Izraelu, tak. You've got the holy mountain. Jest święta góra. That's in the holy city Jerusalem. To jest, która znajduje się w świętym mieście Jeruzalem. And then there's the holy temple. I później jest jeszcze świątynia. And you've got the holy of holies in the temple. A w świątyni macie miejsce najświętsze. And in the middle of the holy of holies. I w samym środku miejsca najświętszego. Was the holy ark. Była święta Arka Przymierza, that held the holy law of God, której zawarte było święte prawo Boże. Now get this, you listening? Słuchacie? The word holy appears one time in the law of God. A w prawie Bożym raz tylko występuje słowo święte. It's in the Sabbath commandment. I występuje ono w przykazaniu o sabacie. Can you say amen? Możecie powiedzieć na to amen? Amen. God wants us to be holy. Pan Bóg chce, abyśmy byli święci. He wants us to worship him and keep his time holy. Pan Bóg chce, abyśmy zachowywali czas, który dla nas wyznaczył jako święty. He promises a blessing when we do this. I obiecał nam błogosławieństwo, kiedy będziemy tak czynić. And he wants you to experience that blessing. I Pan Bóg chce, abyście wy doświadczyli tego błogosławieństwa. Now, I'd like to do something tonight I've not done before. Ja chcę uczynić coś dzisiejszego wieczoru, czego jeszcze tutaj nie uczyniłem. In just a moment I'm going to have prayer with you. Za chwilkę będziemy się modlić. But in the last three presentations or four including this morning. Ale przez ostatnie trzy wykłady albo cztery, jeżeli włączymy to ten dzisiejszego poranka, I've been talking to you about having a relationship with Jesus. Rozmawialiśmy o związku z Jezusem. About accepting the Lord. O tym, abyśmy zaakceptowali naszego Pana. Surrendering your life to him. Abyśmy oddali mu swoje życie. Our lives are very short. Nasze życie jest naprawdę krótkie. And this world does not have much time left. A ten świat ma też bardzo mało czasu. Nothing is more important than eternity. Nic nie jest dzisiaj ważniejsze niż wieczność. I'd like to give you an opportunity to make a decision. Więc ja wam chcę dać taką możliwość uczynienia and decyzji. Also it helps me know how I can pray for you and others that are part of the team. Również pozwala mi to, abym wiedział, o co mam się modlić. Now there are some cards that we're going to distribute. We have some helpers here. Mamy takie karteczki. Mamy tutaj kilka osób, które nam pomogą. And I'm going to ask them to hand those out. Oni wam rozdadzą te kartki. And you might be surprised, something simple like this can make a difference in your life. Jak coś takiego małego może sprawić różnicę w naszym życiu? There's four questions on the card. Jest na karteczce są cztery pytania. And you know, it tells you, of course, put your name, email or phone number or both. Jest tu napisane, wpiszcie swoje imię, e-maila, telefon, możecie nobody's obydwa. Gonna harass you or try to sell you anything. Nikt nie będzie do was wydzwaniał i próbował wam czegoś sprzedać. We just want to help you get closer to the Lord. Chcielibyśmy, abyście przyszli bliżej do Pana. And there are four questions. I tu są cztery pytania. Let me tell you what they are. Ja wam przeczytam te cztery pytania. First one says, I believe that salvation comes by grace through faith in Jesus. Pierwsze pytanie, wierzę, że zbawienie jest z łaski przez wiarę w Jezusa. If you believe that, mark that. Jeżeli wierzycie w to, zaznaczcie to. And by making that decision, something actually happens in your mind. Kiedy uczynicie tą decyzję, coś w waszym umyśle się zmienia. The second question, and I know some of you are still getting your cards. Wiem, że niektórzy jeszcze dostają swoje kartki. It says, I repent of my sins and I want to surrender my life to Jesus. I w kolejnym mamy napisane, żałuję za moje grzechy i oddaję moje życie Jezusowi. Friends, you've been thinking about a good time to make a decision to surrender your lives to the Lord. Może są tu tacy, którzy myśleli o tym, jaki to będzie dobry czas, aby oddać swoje życie Jezusowi. This is that time. To jest dobry czas. Mark that. Zaznaczcie proszę. Make a decision, because we're going to pray for you now. Zróbcie decyzję, zaraz się będziemy modlić.
Then there are some of you that maybe grew up knowing the Lord. Może niektórzy z was dorastali i znali Pana. You've drifted away. Ale odsunęliście się od Niego. Your faith has become weak. Wasza wiara stała się słaba. You want to make a decision to return to the Lord. I chcecie uczynić decyzję, aby wrócić do Pana. Just put a mark there and say yes. No i tutaj w trzecim punkcie zaznaczcie, że tak jest. Or maybe you have some questions. A może macie jakieś pytania. You want to believe, but your faith is weak. Chcecie wierzyć, ale wasza wiara jest słaba. Or you might, maybe you'd like some Bible studies to understand these things better. Albo chcecie z kimś studiować Biblię, aby zrozumieć te tematy trochę lepiej. We'd like to know how to help you with that. Chcemy wiedzieć, jak możemy wam pomóc w tym. Then please mark yes there. Więc zaznaczcie wtedy ten czwarty punkt. Now what I'm going to do is I'm going to pray for you. To co teraz zrobię, to będę się za was modlił. We're going to have some music. Będzie muzyka. And then we'd like to invite you after you fill out your card. I po tym jak wypełnicie swoje karty. Please give it to the ushers at the door before you leave tonight. Zanim wyjdziecie, oddajcie je tam przy wyjściu. Or you can come visit Karen and I, we'll be at the AFCO booth. Albo możecie przyjść do mnie i do mojej żony Karen, będziemy właśnie tutaj. You can give me your card. Na stoisku AFCO. Shake hands. Oddajcie mi swoje karty, uściśniemy sobie dłonie. Some of you are watching on television or the internet. Niektórzy z was oglądają przez internet albo w telewizji. You can make your decisions also. Możecie również podjąć waszą decyzję. You can even contact ASI through their website. Możecie skontaktować się z ASI przez ich stronę. And say, I would like Bible studies. I możecie powiedzieć, ja bym chciał studiować Pismo Święte. And they can direct you to some Bible studies that you can take. I oni was skierują właśnie do tam, gdzie będziecie mogli studiować. But we want to open the doors for you. Ale my chcemy otworzyć dla was drzwi. To be in Christ. Abyście mogli być w Jezusie. To be ready for his return. I abyście mogli być gotowi na jego powrót. Let me pray with you. Pozwólcie, żeby pomodlimy się. Możemy powstać? Our dear Father in heaven. Nasz drogi Ojcze w niebie. We're so thankful for the clearness of your word. Jesteśmy tak wdzięczni ci za to, za takie, że twoje słowo jest tak wyraźne. And Lord, perhaps we've heard some things tonight that are new and different. Panie, może słyszeliśmy teraz rzeczy, które są nowe, inne niż to, co wiedzieliśmy do tej pory. Help our minds and hearts be open to the leading of the Holy Spirit. Pozwól, aby nasze serca i umysły były otwarte na prowadzenie Ducha. Lord, we want to be holy. Panie, chcemy być świętymi. We want our sins forgiven. Chcemy, aby nasze grzechy były wybaczone. We want you to write your law in our hearts. Chcemy, abyś wypisał swoje prawo w naszych sercach. Help us be new creatures, Lord. Panie, pomóż nam być nowymi stworzeniami. We want to be ready for Jesus' return. Chcemy być gotowi, kiedy powrócisz. And we believe that Jesus can save us. I my wierzymy, że Pan Jezus może nas Lord, we come to you now just like we are. Przychodzimy do Ciebie dzisiaj tacy, jacy jesteśmy. I pray you'll bless each of these people. Panie Boże, ja proszę, żebyś pobłogosławił każdą z osób, która ogląda and help i us to make the right decisions. I Panie, pomóż nam podejmować właściwe bless decyzje. Each person. Some are struggling in their hearts, Lord. Panie, pobłogosław każdą osobę. Niektóre biją się z myślami w swoich umysłach. I pray that your spirit will be victorious in their lives. Ja modlę się, aby Twój Duch był zwycięski w ich życiu. We thank you, Lord. My Panie, dziękujemy and pray Ci za all to. These things in the name of your son Jesus. O to wszystko proszę w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Now you may be seated. Usiądźcie proszę. And while you hear the music, if you did not have a chance, please fill out your card. Teraz będziemy mieli utwór muzyczny. Jak nie mieliście jeszcze wcześniej czasu, wypełnijcie kartki. And then remember to turn it in on your way out. God bless you, friends. Pamiętajcie, zostawcie, jak będziecie wychodzić. Niech Pan Bóg was błogosławi, przyjaciele.